Jest 1 stycznia 2020 roku, czyli pierwszy dzień lat 20. XXI wieku. Przynajmniej dla mnie, dla Was to nie, bo nie ma szans, żebym zrobiła ten filmik tego samego dnia. Po imprezie sylwestrowej, która polegała na tym, że ja i brat zostaliśmy całkowicie sami w domu, graliśmy sobie w gry i oglądaliśmy telewizję, poszliśmy sobie spać około 3. I wtedy przyśnił mi się sen, o którym jest dzisiejszy odcinek. Więc pewnego dnia, który był w śnie, byłam właścicielką jakiegoś ptaszka. A my nigdy w życiu nie mieliśmy żadnego ptaszka. No i tak fajnie, bawię się z tym ptaszkiem i inne takie. Ale nagle ten ptaszek chce pić. Więc wsadza łeb do szklanki, otwiera dziób, gul, 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 gul i ptaszek nie żyje. Ptaszek się utopił. Tak, oglądacie youtuberkę, która właśnie się śmieje z tego, że ptaszek się utopił. Ale spokojnie, to nie było nic prawdziwego. Ale i tak wiem, że mam problemy. Więc w tym śnie, w przeciwieństwie do realnego życia, zrobiło mi się smutno i postanowiłam, że żaden przyszły ptaszek, którego będziemy kiedykolwiek mieć, nie będzie... nie umrze w ten sposób. Pojechałam do jakiegoś sklepu zoologicznego kupić specjalny pojnik dla ptaków. Więc kupiłam ten pojnik dla ptaków i ten pojnik dla ptaków był pojnikiem dla chomików. Bo ja nigdy nie miałam żadnego ptaszka i nie mam pojęcia, jak się daje pić ptaszkom, takim domowym. Chomika też nie miałam w sumie. Ale to już nieważne. Misja wykonana. Pojnik dla ptaszków, który jest pojnikiem dla chomików, został kupiony. I nagle w tym sklepie spotykam mojego wujka. Takiego wujka, co jeszcze się nie pojawił w żadnym filmie. Mówi, że zapłaci za mój pojnik dla ptaków, który jest pojnikiem dla chomików. I jeszcze dorzucił mi jakąś książkę o nowoczesnych budynkach i wnętrzach. Wychodzimy ze sklepu i nagle wujek mnie pyta. Kropka, chciałabyś zobaczyć coś śmiesznego? A czemu nie? Idziemy dalej i wchodzimy na jakąś dzielnicę domów jednorodzinnych. Wchodzimy do czyjegoś ogródka, wbijamy się na czyjś rodzinny grill i siadamy sobie jakby nigdy nic. Ale będą jaja. I tak sobie siedzimy, wszyscy na nas patrzą. Aż tu nagle kontrola legalności oprogramowania! I wbijają do tego domu komandosi, policjanci, wszystko co istnieje, wbiegają tam i każą ich laptopa pokazać. A to małżeństwo ma tam jakieś nielegalne oprogramowanie, filmy czy tam coś. Ich aresztują. Zakuwają w kajdany i prowadzą do samochodu. Ich odjeżdżają, a wujek umiera ze śmiechu. I jeszcze tam coś było, że ten pojnik się gdzieś zapodział, ale to już nieważne. Ptaszek nie żyje, małżeństwo aresztowane i odcinek skończony.